Płucki WOPR potrzebuje pomocy. Wojewódzki Szpital Zespolony obchodził jubileusz 45-lecia. Kamil Sypszak ponownie w Płocku. Zaczynamy od wydarzeń sprzed kilku dni. Trąba powietrzna, jaka przeszła nad lewą częścią miasta, poczyniła ogromne straty. Straż pożarna poinformowała, że uszkodziła dach na Biedronce Przyportowej, połamane są drzewa na Kolejowej przy wjeździe na most. W wodzie znalazł się również kontener ze stróżem, który pilnował przystani żeglarskiej. Na szczęście obyło się bez ofiar. Straty liczą również ratownicy WOPR-u. Ich sprzęt nie nadaje się praktycznie do niczego. Strat, co podejrzewam, ogromna. Pełna elektronika, silniki, wszystko jest do roboty. No i oprócz tego widać, jak wyglądają łódki, są poniszczone, balony popękane, podziurawione. Mnie się chce płakać, bo ja 10 lat pracowałem na te łódki. Te trzy nasze flagowe łodzie. Dobrze, że ta nie była na wodzie. Duży tajfun. I ten tajfun to wszystko dociągnął tutaj. No i proszę spojrzeć na tych naszych dzieciaków, pół godziny. No, jest nasza zasada. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i zawsze z tym się liczymy, że my w WOPR-ze jesteśmy przyjaciółmi. Nieważne kto ile ma lat, ale poświęcenie tych ludzi to nie tylko tam, na wodzie, ale i tu o czymś świadczy. WOPR-owcy bardzo szybko zaczęli ratować swój dobytek, niestety. Drodzy moi, pomóżcie nam, żebyśmy mogli dla was wszystkich robić zabezpieczenia na tej wodzie, robić dla was imprezy, bo cały czas coś animujemy na tej wodzie. No jest, to jest prośba do płockiego społeczeństwa, no i oczywiście do płockich zakładów pracy. Liczymy na was, że nam pomożecie, bo my zawsze jesteśmy gotowi do pomocy dla was. Dziękuję bardzo. Zawsze to na ich pomoc mogliśmy liczyć w każdej sytuacji. Dziś to oni potrzebują nas. Wodociągi płuckie rozpoczynają rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w Alei Kobylińskiego oraz w Alei Pawła Nowaka. Tym samym rozpoczynają się przygotowania do przebudowy w przyszłym roku ulicy Tysiąclecia, gdzie także trzeba będzie przeprowadzić rozdział kanalizacji. Dla kierowców oznacza to utrudnienia. Zamknięty zostanie jeden pas Kobylińskiego na odcinku od skrzyżowania z Topolową do skrzyżowania z Łukasiewicza. Jednocześnie zamknięty zostanie jeden pas Łukasiewicza na odcinku od skrzyżowania Kobylińskiego do skrzyżowania z Nowowiejskiego. Prace w Alei Kobylińskiego podzielone zostaną na trzy etapy. Potrwają do końca października, w Alei Pawła Nowaka do końca listopada. Wymiana torów, montaż urządzeń ograniczających hałas, remont dwóch mostów. To wszystko usprawni podróże między Płockiem a Kutnem. Po tym remoncie mieszkańcy liczą, że w końcu hałas będzie mniejszy. Na stykach kilka centymetrów wysokości, jak to koło najeżdżało, to uderzało i to wszystko chodziło. Tu nawet ten stukot, ale my się baliśmy o swoje bezpieczeństwo. Tu jeżdżą transporty z chemikaliami, z paliwami, z gazem. Po kilkanaście cystern, po 40, po 50, także to jest taki uciążliwy hałas, że no my się boimy po prostu, bo pękają nam ściany, fundamenty pękają. No wiadomo, że nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby to po prostu w swoim zakresie naprawiać. Tak, tak było. Teraz ma być już tylko lepiej. Spotykamy się w miejscu, które na torowisku, które spędzało sen z powiek mieszkańców Radziwia i w przenośni i dosłownie, bo stukot pociągów w dzień i w nocy utrudniał życie mieszkańców. Dzisiaj możemy zobaczyć, że prace modernizacyjne, które zostały uzgodnione podczas spotkania mieszkańców z PKP PLK, które organizowałem wraz z panią Wiolettą Kulpą, radną Płocka, te prace są na dobrym torze i stacja końcowa jest już blisko. Mam nadzieję szczerą, że będzie teraz ciszej, spokojniej. Mieszkańcy będą mogli spokojnie tu żyć, funkcjonować, bo rzeczywiście funkcjonowanie i codzienne życie przy torach kolejowych, kiedy codziennie słyszy się stukot torów, nie jest najlepsze i dlatego po wielu latach udało nam się w końcu to zrealizować. Pomimo wcześniejszych prób państwu nie udało się, ale tutaj dzięki takim szybkim decyzjom, dzięki szybkim interwencjom podjęliśmy te działania praktycznie od kwietnia. Pociągi pojadą ciszej, zwiększy się także poziom bezpieczeństwa. Zmiany na torach polegały głównie na zmianie z klasycznego na tor bezstykowy. Te złącza zostały zlikwidowane i tor został pospawany metodą SOWOS.
i w tej chwili i będzie pracował jako tor bezstykowy. Dodatkowo jeszcze zostały wykonane prace takie jak szlifowanie szyn pociągiem Speno, które, że tak powiem, też poprawiają standard współpracy między kołem pociągu tak a główką szyny, oraz zostały zabudowane smarownice, które, że tak powiem, też wpływają na to, że oddziaływanie tego składu na tor jest minimalizowane, tak i ten hałas, że tak powiem, w jakimś stopniu zanika. PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeznaczyły na prace prawie 20 milionów złotych. Główne prace na linii Kutno-Płock zakończą się wraz z końcem miesiąca. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku obchodził jubileusz 45 lat działalności. W Teatrze Dramatycznym spotkali się przyjaciele, pracownicy placówki. Była okazja do wspomnień, podsumowań minionych lat, ale także podziękowań. Szpital otrzymał z racji jubileuszu medal Pro Mazowia, przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego. Najbardziej zasłużeni pracownicy, odznaczenia i medale. Również władze szpitala pamiętały o tych, którzy pomagają na co dzień i wspierają działania placówki. Dla nich również przygotowano specjalne podziękowania. Na koniec uroczystości w Teatrze dla Wszystkich zagrał zespół Wołosi. Po raz kolejny Płock będzie bohaterem w filmie, a właściwie to u nas będą kręcone zdjęcia do najnowszego serialu TVN. Zdjęcia rozpoczną się już w lipcu. Nie zabraknie gwiazd z pierwszych stron gazet, a miasto zapłaci za lokowanie produktu 200 tysięcy złotych. Ekipa filmowa, m.in. w Płocku, kręcić będzie zdjęcia do serialu Pod Powierzchnią. W filmie główne role mają zagrać Alicja Bachleda-Curuś, Bartłomiej Topa, Łukasz Simlat oraz debiutująca Maria Kowalska. Jak informują producenci, nowa produkcja TVN to serial obyczajowy, który wciągnie widzów pod powierzchnię. Zdjęcia do serialu potrwają do października. Wkrótce rozpoczną się również castingi. Producenci będą szukali statystów. Zamiast komputera sport, ruch. To główne założenia projektu Sypa Camp. Były zawodnik Orlen Wisły Płock, Kamil Sypszak, spotkał się z najmłodszymi sympatykami piłki ręcznej. Były wspólne zajęcia, podpowiedzi, gra i zdjęcia. Poziom płockiej piłki ręcznej, z tego co wszyscy wiedzą, jest na bardzo wysokim poziomie. Było naprawdę kilka ciekawych chłopaków, ale i nie tylko, bo i było kilka naprawdę ciekawych dziewczyn z różnych klas sportowych. I powiem Ci, że muszę chyba powoli zacząć się bać. Sypa Camp odbył się w Płocku już po raz drugi.